Siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w materiale z klasycznych, starych, dobrych Igrzysk Śmierci, moi drodzy. Zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj potoczy. Jesteśmy teraz na serwerze CubeGame.pl, na serwerze, na którym co jakiś czas nagrywam, już pewnie ten serwer kojarzycie. I dzisiaj, moi drodzy, będę starał się na tych starych, dobrych Igrzyskach Śmierci zrobić pogrom. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie, mam taką nadzieję. Na początku potrzebuję tylko jakiś właśnie, o... dobry mieczyk, tak żebym mógł tutaj powalczyć z innymi ludźmi. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Serwer jest na wersję 1.8 i 1.9, to ważne, także, bo pytacie w tych odcinkach na jaką wersję jest ten serwer. Ten serwer jest na wersji 1.8 oraz 1.9, także jeżeli macie którąś z tych wersji, to bez problemu będziecie mogli sobie tutaj razem ze mną popykać. Dobra, okej. Coraz więcej osób tutaj dookoła mnie, muszę stąd chyba uciekać, bo jak na razie robi się niebezpiecznie. I jesteśmy teraz na tych klasycznych Igrzyskach Śmierci. Na tych, na których można mieć sojusz, na tych, na których... nie ma żadnych chyba tutaj super mocy. Dobra, zobaczymy, czy dam radę ich teraz tutaj pokonać. Super, tamten koleś chyba miał jednak jakąś super moc. Dobra, okej, on chciał sojusz, ale raczej z tym sojuszem nie będziemy tutaj, okej, walczyli. Dobra, tutaj mamy wodę, szybko się ugaszy. Super, dwie osoby udało mi się już zapić. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Dzisiaj zagramy sobie albo jedną, albo dwie rundki, w zależności od tego, jak długo one będą trwały. I bardzo ważna informacja, moi drodzy, dzisiaj o godzinie 20.00 na moim hitboxie będzie live'ik. Link do hitboxa macie podany w opisie. Tam na hitboxie macie dokładnie rozpisany plan, co będziemy robić na tym live'ie, o której godzinie, w co będziemy grać. Także wbijcie sobie, zerknijcie, zobaczcie, jak to wygląda, bo po prostu będziecie wiedzieli, o której ewentualnie będziecie zainteresowani, żeby wejść. I koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jak widzicie, materiał pojawia się coraz więcej. Wczoraj było Sliterio, dzisiaj mamy Minecrafta, jutro prawdopodobnie na kanale mobilne granie, także sporo tych odcinków tutaj mamy. Ja muszę patrzeć na kompas, wiecie, bo kompas pokazuje nam kolejnego gracza, ale zanim to chyba ja chciałbym jeszcze zdobyć jakieś itemki, także pochodzimy, poszukamy jeszcze kilku skrzyneczek. Czasem mam jakieś spadki FPS-ów dziwne. Mam nadzieję, że tego nie będziecie aż tak mocno widzieli na nagraniu. Dobra, tutaj nie ma żadnej skrzynki, chociaż tutaj na drzewie coś widzę dokładnie. Tutaj jest skrzyneczka, okej, udało mi się ją wyczaić, no niewiele nam ona dała. Żadnych fajnych itemów tutaj niestety dzięki niej nie zyskaliśmy. Dobra, tutaj mamy jakiś kolejny obiekt niezidentyfikowany. Tutaj też może jakaś skrzynka, myślę, się znajdować. Okej, nie wiem, czy takie bezpieczne jest tutaj wchodzenie, ale nie, na szczęście nic nam się tutaj nie stało, także nie jest źle. Mieczek już mi się powoli kończy. Weźmy sobie w takim razie może kamienną siekierkę. Będziemy w razie czego próbowali tą kamienną siekierą walczyć. Zabitych graczy mam, jak widzicie, dwójkę, pozostałych graczy jest jeszcze dziewięciu. Nie ma tutaj kompletnie żadnych itemów, jeśli chodzi o uzbrojenie. Mamy, jak widzicie, sporo broni do atakowania, ale niestety żadnego uzbrojenia jeszcze tutaj nie udało się zdobyć. IP serwera macie oczywiście gdzieś tam podane w opisie. Dobra, tutaj mamy jakiś fajny obiekcik. Fajnie byłoby tam wejść i zgarnąć skrzynki, bo tutaj myślę byłoby troszkę więcej niż tylko jedna. Jedną na pewno widziałem w tym pokoju, zaraz się okaże. Tak, mam rację, dobra. Udało się ją zgarnąć i w końcu mamy spodenki. Ha, spodenki już mieliśmy wcześniej, także to akurat niewiele nam daje. Nie myślałem, że nie mam nic na sobie, a jednak spodenki gdzieś tam na początku chyba zdobyliśmy. Okej, w takim razie musimy lecieć sobie dalej. Na razie na kompas nie patrzę, 9 osób pozostało. Mam nadzieję, że jeszcze trochę ich pozabiłem. Tylko tak jak mówię, chciałbym chociaż jeszcze jakiś jeden element uzbrojenia. Dobra, tam mamy, okej, jakiś fajny, jakąś fajną miejscówkę. Fajnie byłoby tam wejść i zgarnąć sobie skrzyneczki. Mój parkour, mam nadzieję, tutaj mi pomoże, okej, dostać się na sam koniec. Super, mamy skrzyneczkę, mamy kamienny mieczyk. O, to nam się z pewnością przyda. Kamienny miecz jest lepszy od tej, okej, siekierki. Dobra, tutaj mamy też jeszcze jakieś pomieszczenie. Tutaj będzie jakaś skrzynka? Nie, tutaj nic nie ma. Myślałem, że coś tutaj będzie, ale jak widzicie, chyba niestety nie. Dobra, moi drodzy, możemy powoli lecieć w kierunku tym, którym pokazuje nam kompas. Jak widzicie, tam gdzieś jest jakiś gracz, okej, luzikarbuzik.pl. On pisał tutaj przed nagraniem, że będzie chciał mnie zabić, także muszę mieć się na uwadze, muszę być czujny, żeby za szybko tutaj nie zginąć. Dobra, zjemy sobie troszkę mięsa, żeby życie mi się regenerowało. Fajnie, że na początku zrobiłem dwie osoby, to zawsze już trochę więcej tutaj satysfakcji od samego początku. Dobra, tutaj mam jeszcze jakąś skrzyneczkę. Zobaczymy, czy... nie, nie jest pusta, ale niestety nic mniej ciekawego też tutaj nie ma. Dobra, kompas pokazuje, że musimy iść gdzieś mniej więcej tutaj, żeby on tylko zaraz na nas, słuchajcie, nie zaskoczył, bo bardzo możliwe, że on też idzie w naszym kierunku w tej chwili. Zobaczymy. Tutaj są możliwe sojusze, także też muszę na to uważać, bo gracze mogą mieć ze sobą sojusz i różnie może się to
wszystko za chwilę potoczyć. Dobra, lecimy sobie teraz tędy. Kompas już coraz mocniej wariuje, czyli gracz jest gdzieś, myślę, tutaj w okolicy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Luzikarbuzik.pl, strzeż się, bo do ciebie idę. Okej, wchodzimy sobie tutaj. On, myślę, będzie gdzieś tam. Zobaczcie, mamy już jakiś nick, super. Okej, nie wiem, czy to jest Luzikarbuzik, czy jakiś inny gracz. Okej, ale zobaczcie, jest ich tutaj dwójka. Zobaczymy, komu uda się pierwszemu zginąć. Ja mam nadzieję, że to nie będę ja. Okej, dobra, Luzikarbuzik już mnie tutaj zaatakował. Ale zobaczcie, super, udało się go pokonać. Za mną jest jakiś koleś. Nie, Jezu, to on, dobra, on się tylko zbagował. On tutaj nic teraz mi chyba złego nie zrobi. Tam leci jakiś kolejny gościu. Ja teraz uciekam, moi drodzy, bo mam mało życia. On będzie mnie gonił, także ja muszę powolutku stąd spadać. Powolutku jak powolutku, trzeba po prostu uciekać, żeby życie mi się zdążyło zregenerować. Mam nadzieję, że nikt za mną teraz nie leci. Nie, Luzikarbuzik zginął, trzech graczy mam pokonanych. Tamten sobie chyba odpuścił, taką mam nadzieję. Dobra, zjemy sobie chickena. Tutaj mam jeszcze jakieś fajne budynki. Zobaczymy, czy tutaj uda się coś ciekawego. Okej, wyczaić. Nie, tutaj nic nie widzę. Tutaj mamy jakiegoś gościa, dobra. I chyba z tym gościem niestety już mi się nie uda zwyciężyć. Przegrałem. Kul do zera. Moi drodzy, mnie pokonał. Pierwszą rękę mamy z głowy. Zagramy sobie jeszcze jedną, bo dosyć szybko ona nam poszła. I widzimy się na arenie numer 2. Okej, moi drodzy, mamy kolejną arenkę. Nawet ta sama nam się trafiła, także znamy już mapę, wiemy jak grać. Było tutaj najwięcej graczy, także nie chciałem już szukać kolejnej mapy. No i zobaczymy, moi drodzy, jak tutaj wszystko się potoczy. Jak na razie bardzo dobrze, mamy sporo fajnych itemów na start. No i teraz będziemy spróbowali od razu, od samego początku, jak najbardziej tych wszystkich graczy przycisnąć, tak żeby zdobyć jak najwięcej zabić. W poprzedniej rundce leciałem tutaj na górę, tutaj była skrzynka, także sobie tą skrzynkę też szybciutko, okej, sprawdzimy. Nic tutaj ciekawego nie ma, także lecimy na dół i próbujemy teraz od razu od samego początku kogoś przycisnąć, bo nie ma sensu tutaj zamulać. Lecimy od razu tutaj mniej więcej, o właśnie, na środek, bo tutaj jak widzicie jest całkiem sporo graczy. Dobra, oni się będą klepali, tak, dokładnie, oni się tutaj ze sobą klepią, pokonamy tego, który ma tutaj siekierkę. Mam nadzieję, że uda mi się go zabić. Dobra, oj, to nie będzie takie proste chyba. Dobra, tutaj jest jeszcze jakiś koleś. Okej, on chce ze mną sojusz, czy nie? Chyba tak, tak mi się wydaje, że chce ze mną sojusz. Ja żadnego sojuszu chyba nie będę z nikim tutaj brał, wydaje mi się to bez sensu. Dobra, on się teraz praktycznie zatrzymał w miejscu. Dobra, dam radę go pokonać. Okej, jedno życie mu zostało. Ciach, dobijamy go. Nie, patrzcie, jeszcze żyje, kurde, zero niby życia ma. A jeszcze udało mi się tutaj żyć. Ale dobra, zabiłem go, mamy jego itemki. Zakładamy sobie to, co tutaj z niego wypadło, bo te itemy są nieco lepsze. Mamy już jednego zabitego gracza, tam u góry ktoś jeszcze jest. Także lecimy od razu. Aha, tutaj nie mogę, lecimy od razu ich zabić, żeby nie było potem z nimi problemu, bo jak zostawimy ich teraz, to potem to się może na nas niestety, okej, okay, odbić. Dobra, dwa życia tutaj mu zostały. Ciach, ciachniemy go, mam nadzieję, jeszcze raz. Dobra, super, udało się go pokonać. Bardzo dużo itemów, jak widzicie, z niego się też tutaj wysypało. Dobra, ale tutaj mamy kolejnego gościa. Zobaczymy, czy uda mi się go pokonać. Jedno życie mu zostało, mamy zabitego, super. Ktoś chciał mnie znowu tutaj zabić. Na szczęście mu się nie udało. Mamy jakiś helmik, także ten helmik sobie zakładamy. Nikogo tutaj nie ma dookoła mnie, nie, chyba... Chyba jestem póki co bezpieczny. Mamy tutaj jakieś miecze, nie miecze, wszystko muszę sobie zaraz przeanalizować. Tylko chciałbym odejść w bezpieczne miejsce, tam gdzie nikogo nie będzie, tam gdzie nie będzie problemu właśnie z ukryciem się. Chociaż tutaj nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Kompas pokazuje, że tam mamy kolejnego przeciwnika i może pójdziemy sobie w tym kierunku, bo jak widzicie, już go widzę. Chciałbym jak najwięcej osób teraz pozabijać, żeby ten materiał był jak najbardziej ciekawy, żeby ten materiał był emocjonujący. No i zobaczymy, jak to po prostu, moi drodzy, się tutaj wszystko potoczy. Okej, udało mi się go zabić fartem. Życie mi się już praktycznie kończyło, ale na szczęście jeszcze żyjemy. Dobra, tutaj mamy, okej, okay, trochę kompasów, tam mamy łuk, dobra. Łuk mamy zdobyty, także to najważniejsze. Okej, okay, tam gdzieś jest kolejny gracz, także na razie na spokojnie. Uciekniemy sobie może od niego, nie będziemy w ogóle szli w tamtą stronę. Zjemy sobie rybkę. Rybka powinna nam trochę tutaj pomóc. Dobra, czy mamy jakiś lepszy miecz? Nie, mamy tylko tą siekierę kamienną, kurde. Przydałby się kamienny mieczyk. Z kamiennym mieczem już moglibyśmy troszkę bardziej poszaleć, ale póki co i tak chyba nie możemy narzekać. Cztery osoby zginęły, sześć osób jeszcze zostało na ręce. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś uda mi się tutaj w dzisiejszym odcinku pokonać. Dobra, tutaj jak na razie spokojnie. Mamy tutaj jakąś skrzyneczkę, czy nie? Nie, tutaj chyba nic niestety nie znajdziemy. Dobra, tutaj też nikogo nie widzę. Szkoda, że jest ciemno. Fajnie jakby zaraz zrobił się dzień i chyba tak będzie, bo w poprzedniej arence też tak było. Zobaczcie, niby mapa ta sama, ale tutaj w ogóle wcześniej nie byliśmy, także bardzo duża jest ta mapa. Tutaj map na tym serwerze jest sporo, także nie musicie, nie będziecie na pewno narzekali na nudę. I co mi się podoba na tym serwerze, to jest to, że tutaj arenki są również te stare, te, które kiedyś, dwa lata temu były tak bardzo popularne, na których wszyscy grali te mapy, po prostu starzy gracze już
znają na pamięć, a ja też muszę przyznać, że doskonale pamiętam niektóre z nich, dobra, na przykład to miasto i tak dalej, także te arenki też tutaj będziecie mogli sobie... Na tych arenkach będziecie mogli sobie też tutaj pograć, dobra, tutaj nikogo chyba nie ma, niestety, wejdźmy sobie do góry, zobaczymy, czy tutaj kogoś znajdziemy, ale obawiam się, że... ten koleś, na którego pokazuje, nakierowuje nas teraz kompas, może być gdzieś daleko, wiecie? Takie mam dziwne przeczucie. Dobra, jesteśmy już teraz coraz wyżej. Okej, okay, tutaj jeszcze go nigdzie nie widzę, ale powoli już kończy się miejsce, gdzie on może być. Dobra, mamy jakiegoś gracza, ale chyba również nie uda się z nim niestety wygrać, moi drodzy. Druga śśmierć i tyle. Nie będę grał tutaj więcej, nie będę już więcej próbował, bo chyba nie ma sensu. Dwie ręki zagraliśmy, sporo ludzi udało mi się zabić, niestety nie udało mi się zwyciężyć. Ale tak czy inaczej dziękuję wam za uwagę. Przypominam, że dzisiaj o 20, czyli dzisiaj, czyli w środę o godzinie 20 na moim hitboxie macie live'a. Wszelkie informacje w opisie, link do live'a w opisie. I właśnie na hitboxie będziecie mieli całą rozpiskę, co o której godzinie będzie, także możecie sobie to już teraz bez problemu sprawdzić. Zapraszam was na ten serwer. IP serwer macie podany w opisie, ja tutaj będę sobie od czasu do czasu pykał, także niewykluczone, że na tym serwerze mnie spotkacie. Tak czy inaczej dziękuję wam bardzo za uwagę, lecę do was to szybko montować, żeby ten materiał pojawił się jeszcze tutaj o jakiejś sensownej godzinie, także ja wam dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.